Dzisiaj mój ostatni dzień pobytu w Japonii, ostatni dzień w kraju kwitnącej wiśni i za mną multum turystów. A to dlatego, że jestem w Narze, dawnej stolicy Japonii. A ten budynek, który tu widzicie, jak jest napisane w informacji, jest największym drewnianym budynkiem na świecie, drewnianą budową. Generalnie ma 57 metrów wysokości, przepraszam, koło 80, szerokości koło 60, ale ważniejsze jest dużo to, co mieści się w tym budynku. Jak wyglądają dzieci szkolne, w tym budynku mieści się figura Buddy, która ma aż 15 metrów wysokości, a sama głowa ma 5,5 metra. No, po tym jak talibowie w Bamian zniszczyli figury Buddy, będzie to jedna z większych figur Buddy na świecie. Mam zamiar ją zobaczyć. A Nara była pierwszą stolicą Japonii. Po Narze było Kyoto, dalej Edo, czyli obecne Tokio. Nie wiem, czy będę mógł robić film w środku, za chwilę się okaże. Ale zobaczcie, tłumy dzieci, mimo że wrzesień, nie wiem, czy to jest standardowe, czy nie, że we wrześniu. W pewnym czasie bardzo dużo ludzi tutaj jest, bardzo dużo dzieci. Niesamowite wykończenia drewniane. Japonia.